Rodacy, rok 2014 jest dla Polski świętem wolności. Dzięki odwadze i determinacji milionów Polaków 25 lat temu upadł komunizm. Mogliśmy znów decydować o naszej przyszłości. Nie zmarnowaliśmy tej szansy. Mądre zagospodarowanie wolności pozwoliło nam 15 lat temu wstąpić do NATO, a 10 lat temu do Unii Europejskiej. Polska jest dziś liczącym się członkiem wolnego świata. A my, Polacy, możemy korzystać z owoców wysiłku ostatnich dekad. Mamy prawo do podróżowania, do pracy, edukacji w całej Unii Europejskiej. I słusznie z tego prawa korzystamy, osiedlając się także tutaj, w Zjednoczonym Królestwie. Wolność nie jest nam jednak dana, ale zadana. Mądre korzystanie z naszych praw musi iść ramię w ramię z wypełnianiem obywatelskich obowiązków. W tym roku, w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w sposób szczególny wspominamy ofiarę milionów Polaków, którzy oddali swe życie, abyśmy mogli cieszyć się dziś wolnością. Oni dopełnili swoich obowiązków. Obrońcy ojczyzny, zdobywcy Monte Cassino, powstańcy warszawscy, lotnicy strzegący nieba nad Londynem. Z tymi ostatnimi bohaterami bitwy o Anglię utożsamiamy się w sposób szczególny. Wskazują, jak powinna wyglądać nasza obecność w Zjednoczonym Królestwie. Są dla nas wzorem zaradności i skuteczności. Te same cechy można jednak realizować w różny sposób. Pokój wymaga od nas innego patriotyzmu i innego rodzaju solidarności z Brytyjczykami niż czas wojny. Naszą mądrość i odwagę możemy okazać poprzez wzięcie odpowiedzialności za nas samych, za naszą ojczyznę, za nasze lokalne społeczności, czy to w kraju, czy na emigracji. W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a w Zjednoczonym Królestwie także częściowe wybory lokalne. Pokażmy, że zależy nam na wywalczonej i wypracowanej wolności, że nie jest nam ona obojętna. Aby wziąć udział w głosowaniu na polskie listy wyborcze 25 maja, należy zarejestrować się do 22 maja. Natomiast już 6 maja mija termin na rejestrację do głosowania. 22 maja na kandydatów brytyjskich, zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do samorządów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego każdy ma jednak tylko jeden głos. Trzeba zdecydować, czy zagłosujemy na polskie, czy na brytyjskie listy wyborcze. Więcej informacji o sposobach rejestracji i głosowania można znaleźć na stronie internetowej akcji profrekwencyjnej Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie i mediów polonijnych pod adresem www.idziemynawybory.co.uk. Polacy, pokażmy, że nam zależy. Idziemy na wybory.